bardziej normalny. Otóż, jak sami wiecie, nagrałem ostatnio dwa filmiki, a nawet więcej, tylko tego tak naprawdę jeszcze żeście je widzieli, dopiero to zobaczycie. I jak się okazuje, zachciało mi się na nowo nagrywać filmy na YouTube. Jako że w przypływie młodzieńczego buntu wyjebałem swój kanał na YouTubie, poprzedni, stwierdziłem, że użyję tego tak nazwijmy to zapasowego, którego do tej pory używałem do różnych takich pierdół, których nikt kurwa nie oglądał. I teraz tak naprawdę przerabiam go z powrotem na kanał stricte o pająkach. Co by nie było, mam zamiar teraz troszeczkę filmików ponagrywać. Nie wiem co będzie dokładnie, nie wiem ile kanał potrwa, nie będę cudów obiecywał, bo jak wiadomo u mnie zapał jest z użytej torebki po herbacie. Trzymajmy się tego, że na razie kanał jest, okej? I jak zapewne wiecie, żaden z moich filmików nie jest skryptowany. Całe skryptowanie polega na tym, że po prostu usiądę na dupie w pracy, kiedy nie mam w międzyczasie co robić i po prostu pomyślę: co by tutaj nagrać? I tak oto wpadłem na kilka interesujących pomysłów. W planach mam na pewno zakupienie urządzenia zwanego multiszlifierką, czy dremelem, czy jak to tam kurwa kto nazywa, i nagranie kilku dla was filmików. Ja wiem, że tych filmików jest chuj na YouTubie, ale może z mojego punktu widzenia takiego bardziej zillowego i z wielu uważanego za zabawny, będziecie chętniej oglądać po prostu moje filmiki niż inne. Ponieważ jestem dziwką godną sławy! W każdym bądź razie, co się zmieni w kanałach, znaczy w kanale tak jak... co się zmieni na kanale? Mianowicie... Tak jak powiedziałem, content będzie stricte oparty na pająkach i na ogólnie na zwierzętach egzotycznych. Widzicie, mam tutaj swojego gada, o którym też będzie oddzielne wideo. To jest Smaug. Smaug generalnie ma wszystkich w dupie, włącznie ze mną. Przypomina sobie tylko o mnie wtedy, kiedy chce jeść. Ale na nim mój świat się nie kończy, albowiem mam dalej felsumy. Mam węże dwa. Także będziecie mieli okazję to wszystko zobaczyć, ponieważ będzie filmik z całą moją hodowlą na obecny stan, jak już, że tak powiem, obkupię się. Bo pająków trochę jest, jakby nie patrzył, tak? Są węże, są jaszczurki i tak dalej. Na pewno będzie właśnie filmik z moją hodowlą. Będzie feeding video, będzie na pewno nighttime video i mam parę też innych pomysłów, których specjalnie na razie zdradzać nie chcę, bo stwierdzam, że po prostu to są moje pomysły i nie bardzo chcę, żeby ktoś... Chociaż pewnie nie wykluczone, że te filmiki już są gdzieś kurwa na YouTubie! I stwierdziłem po prostu, że no trzeba wrócić. Tym bardziej mam ku temu teraz lepsze tak naprawdę predyspozycje. Niemniej jednak jedna rzecz się na pewno zmieni, takie, że tak powiem, na formie moich filmików. Mianowicie na początku będzie podane, kiedy został nagrany, żebyście byli w miarę na bieżąco, kiedy co zostało nagrane itp. itd. I druga sprawa, nie zamierzam się ograniczać tylko i wyłącznie do pająków. Będą też inne filmiki, będą właśnie filmiki z figurkami, które do tej pory, co po niektórzy z was całkiem możliwe, że oglądali. Będą jakieś inne duperele, może jakieś pojedyncze vlogi, jak gdzieś sobie pojadę. Nie wiem kurwa za co, bo jestem biedny. I to tak naprawdę tyle z tytułem wstępu tego, co chciałem chyba tak naprawdę powiedzieć. Za tydzień możecie się spodziewać filmiku o awikulariach. Znaczy o konkretnie o awikularii. Właśnie, a propos filmików, będą też znowu opisy gatunkowe, tylko że tak powiem zrobimy remake sobie tego wszystkiego, co tam... Kiedyś robiłem. Po prostu wzbogacimy troszeczkę te filmiki, żeby były ładniejsze estetycznie. Nie zrozumcie mnie źle, te filmiki nadal będą chujowe, zillowe, takie 100% jak ja to zazwyczaj nagrywałem. Że tak powiem, bez żadnego skryptowania, bez żadnego przygotowania i bez niczego. O! Mam pomysł na film! Ale mam zamiar, że tak powiem, sprawić, że będą nieco bardziej estetyczne. Oczywiście nie pod względem przekleństw, bo to jest tak jakby naturalna esencja tego kanału. Jezu, jak nie jestem jebanym domem. Kanału! To jest esencja tego kanału, że są przekleństwa, są materiały dla dorosłych, są jakieś głupawe wstawki, których nikt nie rozumie poza mną. Mam nadzieję, że wam się to będzie podobać, szczerze powiedziawszy. Jeszcze jedna taka istotna sprawa, która będzie, że teraz praktycznie każdą rzecz, którą będę robił z podobną, czy to spryskiwanie, czy to, że Smaug się zesrał mi na szapkę, czy cokolwiek innego, będę po prostu nagrywał na bieżąco i będę z tego montował jakieś tam krótkie materiały, nawet w formie, że tak powiem, mini vlogów, żebyście zobaczyli, żebyście wiedzieli na bieżąco, co się dzieje w mojej hodowli. Mam też, że tak powiem, póki co limit, jeśli idzie o ilość zwierząt, bo jak wiecie, wyprowadziłem się już spory czas temu z domu, teraz mieszkam jeszcze w zupełnie innym miejscu, mam swoje, że tak powiem, swój kąt na takie rzeczy. No ale to jednak mieszkanie jest wspólne, także też nie mogę zapierdolić go całego w terrarię, tak? No... O,
gorąco pójdzie, pewnie nasram i na poście, zaś smrodzi i tyle z tego będzie. No także na razie będziemy montować z tego, co ogólnie mam, że tak powiem, na stanie w mieszkaniu. A to, co będzie dalej, to się okaże, tak? No dobra, no to by było na tyle. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Subskrybujcie, komentujcie, polecajcie. I widzimy się w następnym filmiku za tydzień. Także hej.